Zamykamy, ale zanim, to oczywiście musimy sobie obciąć tutaj nitkę. I wszelkie źródła mówią o tym, że długość tej obciętej nitki do zamykania to jest mniej więcej 3 razy więcej niż szerokość robótki. Od razu podpowiadam, że wszelkie wiszące nitki, jeżeli można, to przycinamy tak jak można. Jeżeli nie, to sobie je tu gdzieś składamy i na przykład przypinamy zwykłym spinaczem biurowym. Ja nawet sobie już żyłkę odkręciłam, żeby nam nic tutaj nie wisiało, bo będzie nam tylko przeszkadzać i ta nitka od zamykania będzie nam się wiecznie w tym plątać. Co robimy? Igła i zamykamy. W oczko brzegowe to wbijamy się na bank. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I teraz uwaga, wbijam się od prawej strony, ale wbijam się w oczko, a nie gdzieś w nitkę. Czyli zawsze sprawdzamy, czy ta igła w miarę luźno nam weszła. Natomiast co do drugiego oczka, to zawsze jest pytanie, cóż to za oczko? W moim przypadku to jest oczko prawe, co oznacza, że w nie się również wbije. Gdyby to było oczko lewe, to zakończyłabym to pierwsze wbijanie na oczku brzegowym. Czyli zasada jest taka, jeżeli mam układ brzegowe, lewe, to wbijam się tylko w brzegowe. Jeżeli mam układ brzegowe, prawe, lewe, to wbijam się i w brzegowe, i w prawe, tak żeby pierwszym nietkniętym oczkiem było zawsze oczko lewe. Dociągamy, zdejmujemy, bo one są już na nitce i teraz dopiero zacznie się prawdziwa sekwencja włoskiego zamykania. Oczko lewe, oczko prawe i będzie nas też interesować oczko prawe stąd. Pierwszy ruch to wbicie się w oczko lewe, od lewej strony, czyli w ten sposób, wbijam się i przeciągam nitkę. Widzicie, nawet krótka nitka usiłuje się tu zaplątać, dlatego mówiłam o tym, żeby rzeczywiście sobie te nitki skrócić możliwie i zabezpieczyć. Następny ruch to będzie ruch troszeczkę karkołomny, ponieważ to jest moje oczko prawe, które już zniknęło z drutu, muszę się w nie wbić ponownie. Oczko lewe pomijam i wbijam się w oczko prawe. Czyli mam tak, prawe, lewe pominięte, prawe. Zauważcie, że nadal nic nie zdejmuję z drutu z tych dwóch oczek. I trzeci ruch, wbijam się w moje oczko lewe, też już od prawej strony. Dociągam i dopiero teraz oba oczka zdejmuję, czyli te dwa, które są już połączone nitkami. I znowu to samo. Interesuje mnie oczko lewe, prawe i prawe stąd. Znowu ta sama sekwencja ruchów. Najpierw wbijam się w oczko lewe od lewej strony. Dociągam. Teraz uwaga, tutaj mam ewidentnie taką wystającą niteczkę, to jest moje oczko prawe, widać, które było zamknięte wcześniej i już zdjęte z drutu. To wbijam się w to oczko, pilnując, żeby w nic innego się nie wbić. Oczko lewe zostawiam i wbijam się w kolejne oczko prawe. Dociągam. Nic nie zdejmuję z drutu. Oczka prawe, o nich zapominam, ale wbijam się w oczko lewe, tym razem od prawej strony. Czyli każde zamknięcie dwóch oczek to jest sekwencja trzech identycznych ruchów. Wszystko mam dociągnięte, dwa oczka zdejmuję. Zauważcie, że to jest elastyczne i wygląda mniej więcej tak, jakby się nam oczka chowały do tyłu. I znowu dokładnie ta sama sekwencja. Najpierw oczko lewe od lewej. Później oczko prawe, czyli tam, gdzie już mamy zdjęte, tutaj jest taka wystająca niteczka. I oczko prawe tutaj, wszystko od prawej strony. Dociągam. I trzeci ruch. Znowu oczko lewe, które już zostało przez nas zmaltretowane wcześniej. I też dociągam, tym razem wbijając się od prawej strony.
dwa oczka zdejmuję. I znowu to samo. Lewe od lewej. Nic nie zdejmuję z drutu. Łapię sobie niteczkę prawego oczka, które już zostało zdjęte, i prawe, czyli drugie oczko na drucie, dociągam i jeszcze raz lewe od prawej strony. To był trzeci ruch. Zdejmuję. Znowu to samo. Lewe, prawe. Najpierw lewe od lewej. Niteczkę prawego oczka. Sugeruję rozpocząć pierwsze takie zamykanie na bardzo grubej nitce, bo wtedy te oczka, po prostu je widać. Na cienkich nitkach to jest trochę zgaduj zgadula, szczególnie przy tym prawym łapanym tutaj. I znowu lewe oczko od prawej strony. Trzy ruchy były, mogę zdejmować. I znowu to samo. Lewe od lewej. Dociągam. Prawe już zdjęte. I prawe na drucie. Wszystko od prawej strony. To był drugi ruch. I lewe oczko już normalnie od prawej strony. Dociągam. Zdejmuję. Lewe. Łapię nitkę prawego i prawe. Zamykanie oczek w ten sposób, jak widać, to nie jest rzecz szybka i wymaga sporo samozaparcia i cierpliwości, ale zobaczcie, co uzyskujemy. Uzyskujemy ładny brzeg i uzyskujemy przede wszystkim mega elastyczny brzeg, czyli coś, co na przykład sprawdzi nam się idealnie w skarpetkach. Drugi ruch. Czyli łapię prawe i prawe z drutu i lewe z drutu. Dwa zdejmuję. I jeszcze mam dwa oczka, więc spokojnie mogę. Znowu to samo. Prawe spod spodu, już to zamknięte, i prawe z drutu. Lewe. Wszystko dociągnięte. I kiedy zostanie nam jedno lub dwa oczka, czyli albo oczko brzegowe, albo prawe i brzegowe, to się już w nie wbijamy. Już od której strony to nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, żeby przeciągnąć przez to nitkę. Wszystko możemy zdjąć z drutu i taką nitkę zakończyć. Najlepiej tutaj na brzegu, wbijając się jeszcze raz i przez pętelkę zaciągamy nitkę. Zobaczcie, co nam tutaj wyszło. Te oczka przy praniu, jak będziemy je układać, to one nam się poukładają jeszcze równiej, bo na razie to mamy to nieuprane i nierówne, ale mamy taki brzeg. On wygląda mniej więcej tak, jakby nam się oczka zawinęły pod spód. Od drugiej strony wygląda w ten sposób. Elastyczność tego jest w zasadzie identyczna jak elastyczność samego ściągacza, ale jednocześnie wygląda to naprawdę całkiem estetycznie. Czyli metoda rewelacyjna, jeśli zależy nam na ładnym zamknięciu i elastycznym zamknięciu, przypominam, ściągacza. Natomiast nie ukrywajmy, jest to metoda wymagająca cierpliwości, czasami benedyktyńskiej, szczególnie przy cieniutkich nitkach, ale przy odrobinie wprawy nabiera się pewnej szybkości i tam, gdzie zależy nam na tym, żeby mieć dużą możliwość rozciągania tego, naprawdę świetna.